słynny talerz z serwisu Łabędziego, prezentowanego na wystawie, z herbem, to jest taki typowy przykład porcelany herbowej połowy drugiej, trzeciej ćwierci XVIII wieku, wykonywanej we wszystkich wytwórniach, a właściwie zainicjowanej i szczególnie obficie reprezentowanej przez wyroby miśnieńskie. Serwis dla hrabiego Brilla z jego herbami i jego żony małżeńskimi powstał w latach 737-41, liczył ponad 2200 sztuk. Niesłychane bogactwo form, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że ten serwis właściwie uformował taki model naczyń zestawy stołowej składającej się z serwisu obiadowego i serwisu deserowego, w skład którego tego deserowego wchodziły także serwis do kawy, czekolady, herbaty oraz naczynia do sorbetów, do sorbetu, do lodów, ciast, deserów, etc. Lichtarze i dekoracja figuralna stosowna do wzornictwa serwisu. Tutaj inny jeszcze przykład właśnie serwisu herbowego i tu bardzo istotna ta rola porcelany jako narzędzia polityki dworskiej. Władcy manufaktur europejskich załatwiali za pomocą podarunków porcelanowych wiele poważnych, dyplomatycznych spraw lub wręcz prowadzili taką półoficjalną, nielegalną politykę za pośrednictwem także szpiegów, pozyskując i zdobywając zwolenników na różnych mniejszych dworach. Ilość wojen i konfliktów zbrojnych w XVIII wieku dawała im duże pole do popisu w tej materii. Ten serwis, ta teryna pochodzi z zespołu naczyń obiadowych, który cesarz Austrii Karol VI podarował carowej Annie Iwanownie jako podziękowanie za poparcie przez nią kandydatury na tron Polski Augusta III, którego on również popierał. Skąd o tym wiemy? Jest to hipoteza, którą potwierdziła notatka, hipoteza badacza, który potwierdza ją, przytaczając notatkę, że w 735 roku saski szpieg w Wiedniu Johann Martin Kühn pisał specjalnie do Miśni, że zostało właśnie w Wiedniu przed paroma miesiącami zrealizowane zamówienie dla rodziny, dla domu rosyjskiego panującego, przez zamówienie cesarza i naczynia zostały już wysłane do Moskwy i będą jeszcze wysyłane za 4000 talarów. To była bardzo duża kwota. Wiadomo, że tych terryn wysłano około 30. Były jeszcze mniejsze waski. W zbiorach te naczynia się pojawiają. To jest bardzo wczesna, doskonale zdobiona porcelana okresu Dupaquier. Tutaj inny serwis herbowy, zamówiony w Miśni w 1945 roku dla elektora kolonii Klemensa Augusta, wielkiego miłośnika porcelany. On kilkakrotnie w aktach pojawiają się, manufaktury pojawia się jego nazwisko, między innymi zamawiano dla niego puchary myśliwskie i serwis z miniaturami myśliwskimi był zapalony myśliwym. Tutaj serwis z dekoracją bardzo piękną, suchymi kwiatami albo kwiatami drzeworytniczymi i owadami. Nie wiem, czy było to miłe, kiedy jadło się z talerza, na którym łaził jakiś robaczek. Bardzo wiernie namalowane, bo one są takie właściwie z podręcznika botanicznego, ale specyficzny. Z tą dekoracją reliefową złoconą muszlą, potem powtarzaną na kilku innych serwisach, ale po raz pierwszy użytą
na serwisie Klemensa Augusta. A tutaj inny przykład właśnie uprawiania polityki dworskiej. Prezent dla domu francuskiego zachował się zespół naczyń w kilkunastu muzeach na świecie. Tutaj pokazuję im bryczek, gdzie nie udało mi się znaleźć jakiegoś większego zespołu, z herbami Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV. Dom Saski bardzo zabiegał o względy domu francuskiego i te kontakty między Paryżem i Dreznem były bardzo żywe. Raz przez, znaczy między innymi przez to, że August III wydał wreszcie w 7 roku wydał swoją córkę za Delfina i przy tej okazji także pojawiła się tam porcelana miśnieńska na dworze. Ten prezent jest troszkę wcześniejszy. Wiem, że w ubiegłym roku filiżankę ze Spodkiem kupił Wawel do swoich zbiorów właśnie na aukcji u Sotheby'ego. Zadzwoniła koleżanka, strasznie jej zazdroszczę tej filiżanki. Oczywiście herby królewskie pod koroną i cały serwis był dekorowany scenami bitewnymi i scenami portowymi przez najlepszych miśnieńskich malarzy. Tutaj z kolei serwis jachtowy, przepraszam, serwis z manufaktury w Sankt Petersburgu, która wypłynęła, która przejęła przewodnictwo na arenie europejskiej, gdy idzie o produkcję porcelany, po wojnie siedmioletniej, a może nawet chwilkę później, i słynne serwisy dla domu rosyjskiego były podziwiane podczas bankietów, przyjęć i opisywane przez wielu podróżników. Caryca Katarzyna była też wielką miłośniczką porcelany i od początku swego panowania ciągle dostawała od różnych władców i z Francji płynęły na jej podarunki serwisowe i z Niśni. Jedno z największych plat menaż i surtout de table zamówionych w 70-tych latach, wykonanych właściwie w 70-tych latach, to było właśnie surtout de table i plat menaż dla Katarzyny II, wykonane w Niśni i składające się z kilkudziesięciu wielopostaciowych figur. Ten serwis jest związany ze słynną krymską podróżą Katarzyny II z Dnieprem, z Kijowa do Morza Czarnego z okazji 25-lecia jej rządów. Podróż trwała od końca kwietnia do końca września 1987 roku i była to właściwie pierwsza zorganizowana wyprawa turystyczna na Krym. Patiomkin organizował i zapewniał marketing, natomiast w tej wyprawie uczestniczyło 7 statków świty carycy i 80 mniejszych łodzi. Podczas podróży organizowano spotkania. Podobno płynął przez jakiś czas z carycą incognito Stanisław August Poniatowski. Podobno gościła cesarza Austrii Józefa. Podróż zaowocowała tym serwisem, który, jak nazwa wskazuje, był przeznaczony między innymi do użytkowania na tych właśnie, na tychże carskich łodziach i poza dekoracją arabeskową, bardzo elegancką, był zdobiony emblematami, miniaturami nawiązującymi do tematyki morskiej, symbolizujących morską potęgę Rosji. Tutaj kolejny przykład serwisu wykonanego jako prezent rodzinno-dyplomatyczny. Czarka ze Spodkiem z 725 roku, wykonane w Niśni, dozłacane w Augsburgu, malowane w Niśni, miniatury i herby Królestwa Sardynii.
i bardzo elegancki, powiedzieliby specjaliści, zapóźniony w formie, bo to już są lata 30., natomiast dekoracja pochodzi z wczesnych lat 20., fragment serwisu obiadowego wykonanego dla króla, w myśli dla króla Szwecji Fryderyka I. Ten relief jest przeniesiony żywo z porcelany japońskiej, natomiast heraldyka jest już europejska i dotyczy władcy serwis. Duży zespół jest w zbiorach Royal Collection w Sztokholmie. I jeszcze inny przykład serwisu, już nie tyle dyplomatycznego, ile handlowego. Tu chciałam Państwu pokazać pewne formy naczyń. To jest serwis do kawy i sorbetu, wykonany pod koniec XVIII wieku w Wiedniu. Bogato złocony, aż się nie chce wierzyć, że to są lata tam 87-89, bo dekoracja jest już bardzo bidermajerowska, ale one były na gust i podług upodobań odbiorcy, a odbiorcom te naczynia wysyłano do Turcji. Były przeznaczone na eksport do Turcji. Bardzo pięknie malowane kwiaty i specyficzne formy naczyń, bo kufelek tutaj pokazany jest przeznaczony do sorbetu, czyli lodów owocowych bez śmietany, mrożone owoce, lód, napój. To był bardziej napój odświeżający wówczas niż lody. Flakonik na wodę różaną, czarki na sorbet, powinny być jeszcze łyżeczki, on jest chyba niekompletny. No i podstawa tablet, bardzo charakterystyczne dla produkcji wiedeńskiej, potem wiele wytwórni w małych zestawach, takich ekskluzywnych zestawach dla dwóch, trzech osób, dla jednej osoby soliter, tet-a-tet. Zawsze takie zestawy serwisowe do herbaty, kawy, czekolady pojawiały się już w trzeciej ćwierci XVIII wieku na tacy z galeryjką, na płaskiej tacy, tak zwanym tablecie. I jeszcze jeden przykład polityki dworskiej i w ogóle uprawiania polityki. To jest wazon, który August III, centralny z zespołu pięciu wazonów z apoteozą Ludwika XV, wykonany na początku lat 40. w Miśni jako podarunek Augusta III dla Ludwika XV. Wazon środkowy, ten, który Państwo widzicie, to jest, można powiedzieć, w skrócie apoteoza władcy, jego portret, zwieńczenie z literą królewską pod koroną, putta, fortuna z koszem i tam gdzieś niewidocznym rogiem obfitości. Cztery wazony boczne to były alegorie czterech żywiołów. Woda, ogień, powietrze i ziemia. Tak, dzięki za podpowiedź. Kolejny słynny serwis. Tutaj zrobiłam wyjątek i pokazuję Państwu naczynie z serwisu, który był wykonany z fajansu delikatnego w latach 70. XVIII wieku. Ale ten fajans delikatny, wynaleziony przez ceramika angielskiego Wedgwooda, opracowany w Anglii, miał wkrótce stać się skuteczną konkurencją dla porcelany na wielu stołach europejskich. Fajans delikatny, z jasnej glinki, pokryty szkliwem przejrzystym, z dekoracją drukowaną bądź malowaną, czyli tańszą, jeżeli drukowana, był tańszy w produkcji, a imitował doskonale porcelany. I te naczynia po prostu były efektowne, mniej trwałe. Przede wszystkim w użyciu rysowało się szkliwo miękkie, szkliwo boraksowo-ołowiowe, ale jakże efektowne. Za ten patent Wedgwood otrzymał od królowej angielskiej Charlotte tytuł gancarza jej królewskiej mości. I szybko, jako że był człowiekiem niesłychanie operatywnym także handlowo i właśnie reklamowo, nazwał ten nowy towar, ten nowy materiał
nie tylko queenware, ale także queensware, czyli wyroby królewskie, wyroby dla królowej. I podjęto tutaj nie bez małego udziału samego Wedgwooda starania o zaprezentowanie tego nowego serwisu i serwis łuskowy z dekoracją taką z motywem łuski przekazano jako podarunek domu angielskiego i wkrótce caryca Katarzyna zamówiła do Pałacu Czesmeńskiego, do żabiarni, serwis z żabką. Liczył sobie ten serwis około 1000 naczyń. Łączył go motyw żabki herbu pałacyku żabiarni i wspaniałe widoki wykonane według rycin angielskie posiadłości. Tutaj akurat mamy przykład, to jest księcia Dashwood. To jest ten Dashwood od filmu Księżna angielskiego sprzed 2 czy 3 lat. Po tych skałkach, tak, poznaję, to jest to. Dekoracja była podobno konsultowana z odbiorczynią, ale wykazano się niesłychaną inwencją, bo 1200 miniatur na niektórych naczyniach, dzbankach pojawiały się, czy filiżankach, pojawiały się dwustronnie. Serwis jest obecnie w Ermitażu. I kolejny bardzo znakomity serwis ostatnio jak gdyby na nowo odkryty, ponieważ był w prywatnej rezydencji, teraz jest eksponowany w zamku w Alnwick w Anglii. Jest to prezent Augusta III dla ambasadora brytyjskiego, przekazany przez ambasadora brytyjskiego w Dreźnie Sir Charlesa Hanbury Williamsa dla księcia Northumberland, wykonany w latach 48-50, z dekoracją według ustalonych wzorów graficznych i z przepięknymi kwiatami drzeworytniczymi. Liczył kilkaset sztuk. Wypłynął duży zespół na aukcji, który został do tego zamku Alnwick kupiony i no rzeczywiście on, jak gdyby ta aukcja spopularyzowała i odkryła na nowo ten zapomniany, a doskonały serwis. Artystycznie doskonały. Tutaj przykład, wspominałam Państwu wcześniej, takiego małego zestawu serwisowego Drzne z Petersburga z końca XVIII wieku, który, ciekawe, stanowił pierwotnie część garnituru toaletowego, bo otóż okazuje się, że takie małe serwisy bardzo często realizowano z zamówienia w pakiecie. Był jeszcze serwis toaletowy i przedmioty do gotowialni damy, więc oprawy szczotek czy naczynia na muszki, czyli takie naklejane na twarz skazy, defekty urody, trzonki pilniczków. Ten serwis jest należał do posagu wielkiej księżny Marii Pawłowny, która w 804 roku poślubiła Karla Friedricha von Sachsen-Weimar-Eisenach. Powstał trochę wcześniej jako wyposażenie rezydencji cesarskich, potem kiedy carówna była wydawana za mąż, razem z nią wyjechał do Niemiec. I jeden z najsłynniejszych już późny serwis Flora Danica z przełomu XVIII-XIX wieku, znowu zamówiony dla Katarzyny, przez Katarzynę II dla niej. W międzyczasie 796 ona umarła i ten serwis skończono i przeznaczono dla króla duńskiego. Jest dekorowany botanicznymi roślinami Danii według rycin botanik ucznia Lineusza Hamskioda. Nadzór nad wykonywaniem tych miniatur sprawował jeden z najlepszych ówczesnych malarzy na porcelanie, działający najpierw w Norymberdze, a potem pozyskany do Kopenhagi, Johann Bayer. I jeszcze na koniec już takie późne przykłady serwisów reprezentacyjnych, które niekoniecznie służyły do nakrywania stołu, ale do prezentacji w kredensie. W talerz z serii 13 talerzy
z bardzo dobrymi miniaturami, doskonałymi złoceniami, wykonany w Berlinie na początku XIX wieku, który był podarunkiem dla Fryderyka Wilhelma III z okazji ślubu jego córki, księżniczki Charlotte, późniejszej carowej Aleksandry Fiodorowny, z wielkim księciem Rosji Mikołajem I. To była inicjatywa manufaktury. Z prezentu zachowały się bodajże 11 talerzy. I taki sam reprezentacyjny charakter, mający już XIX-wieczny krater z Sankt Petersburga, z doskonałą miniaturą Korniłowa. Należał to parę wazonów, które otrzymał od wytwórni na Boże Narodzenie car Mikołaj I. Wazony, para była dekorowana miniaturami myśliwskimi według obrazów niderlandzkiego malarza Paula Pottera. Obrazy w zbiorach cesarskich do dziś są w Ermitażu. To są nieduże obrazki, 11 albo 10. I kolejny temat, kolejna bardzo istotna rola, funkcja porcelany, może nie tak eksponowana i dość trudna do wyeksponowania, mianowicie porcelana na potrzeby kościelne. Tutaj takie spektakularne realizacje wykonały dwie manufaktury, wiedeńska i miśnieńska. Miśnieńska w latach 30., wiedeńska na początku lat 40., figury 12 apostołów. Ci apostołowie pochodzą z garnituru ołtarzowego, przepraszam, ja przeskoczę, o, z garnituru ołtarzowego z figurami 12 apostołów, lichtarzami i krzyżem, wykonanego dla Habsburgów na dwór wiedeński w 37 roku na polecenie Augusta III, który był zięciem cesarza Józefa, a jego żona Maria Józefa Gorliwa, katoliczka, niewątpliwie miała wpływ na to zamówienie. Powtórzono figury apostołów w 43 roku i August III, kiedy był na Jasnej Górze z żoną, podarował figury 12 apostołów, bodajże cztery lichtarze dla bazyliki, dla kościoła jasnogórskiego. Tu są takie wersje pierwsze tych figur, unikatowe w naszych zbiorach, eksponowane na Galerii Rzemiosła Europejskiego, niestety chwilowo zamkniętej. Figury, które były nieco większej wysokości niż to była taka próba generalna. Figury z kompletu dla Habsburgów były mniejsze i miały charakterystyczne cokoły z herbami domu cesarskiego. Te figury są na płaskich podstawach, ale duża ekspresja charakterystyczna dla najwybitniejszego miśnieńskiego rzeźbiarza Tendlera jest widoczna. I kolejny przykład właśnie porcelany dla wykonanej na potrzeby kościoła, to są te figury apostołów Monstrancja, Kielich i Ampułki na oleje, należą do unikatowego kompletu wykonanego dla kardynała Albaniego, najprawdopodobniej w wytwórni włoskiej, zapewne w Docia, w końcu lat 30., na początku lat 40. Wyraźnie inspirowane, myślę, że one są może nawet późniejsze, bo te cokoły są wyraźnie inspirowane cokołami z końca lat 30. tymi miśnieńskimi. Chciałam jeszcze tylko dodać, że w Wiedniu wykonano także taką replikę właśnie figur apostołów. Mamy jedną z takich figur w naszych zbiorach, świętego Andrzeja. W Miśni wykonywano także przepiękne figury Mater Dolorosa, grupy ukrzyżowania, już z kamionki bedgorowskiej, także bardzo wcześniej. One były wykonywane do domowych kapliczek w dość dużych ilościach i to były takie modele do składania. Można było sobie kupić krzyż, można było kupić grupę Marię pod krzyżem, można było kupić większą, mniejszą. I te figurki z białej porcelany, z kamionki bedgorowskiej, były stosunkowo popularne, na tyle, że nawet były
sprzedawany na jarmarkach, słynnych jarmarkach lipskich, wiosennych i jesiennych. I tutaj kolejny niesłychany, niezwykły przykład właśnie używania porcelany jako przedmiotu dekorującego stół, dekorującego pomieszczenie. Jeden z trzech bukietów porcelanowych wykonany w Vincennes, jeszcze zanim przeniesiono manufakturę do Sèvres, z porcelany miękkiej, czyli o troszeczkę niższym, to była technologia, która przede wszystkim miała niższy, wypalana porcelana była w niższych temperaturach, a dzięki temu kolejne przedziały temperaturowe przy wypale dekoracji dawały efekt lepszej, ładniejszej, świetlistej bardzo dekoracji. Kwiatki są nanizane na gałązki metalowe. Taki najsłynniejszy bukiet wykonano na polecenie Vincennes, na polecenie Ludwika XV dla Augusta III. Miśnia wkrótce zrobiła taki sam bukiet i odwzajemniła się, podarowując go na dwór francuski. Tych bukietów troszkę powstało w trzeciej ćwierci XVIII wieku. My mamy w muzeum też taki bukiet, który będzie pokazany, na razie jeszcze przechodzi konserwację. Natomiast były tak do siebie podobne, że wybitny badacz porcelany w połowie XIX wieku, profesor Klein, podarowane do miśni bukiety francuskie uznał za miśnieńskie. Kwiaty lepiono poza manufakturą w warsztacie Madame Gravin, działającym w Paryżu. Ona zatrudniała około 30 pań wyspecjalizowanych i bardzo sprawnych manualnie, które lepiły te kwiatki z ręki. Potem po ulepieniu one były podsuszane, wypalane, malowane. I jeszcze inny przykład wykwintnych przedmiotów na XVIII-wieczny stół, do XVIII-wiecznego wnętrza, to jest komplet wazek popuwi, czyli wazek na wonności z ażurowymi pokrywami i szyjkami. To są także francuskie, paryskie wazki jednej z najwcześniejszych paryskich manufaktur, tak zwanych manufaktur uliczek z lat 70. XVIII wieku. I jeszcze jeden przykład wykorzystania porcelany w lat. Tutaj mistrzostwo osiągnęła wytwórnia w Sèvres, ale takie blaty do stolików robiono także w Anglii z kamionki delikatnej, robiono także w miśni. To były także blaciki, na przykład tac z tabletów oprawianych w brąz złocony. Z boku, to interesujące, jest to wyraz mody końca XVIII wieku, plakiety porcelanowe à la manière de Wedgwood, naśladujące jaspisową kamionkę Wedgwooda i wręcz kopiujące niekiedy reliefy Wedgwooda. Bardzo były, najpierw zamawiano do wielu warsztatów, ebeniści francuscy, paryscy zamawiali takie plakiety we Francji, ale w Anglii, przepraszam, ale ponieważ był import i sprowadzenie było dość kosztowne, dość szybko Sèvres przejęło monopol i te akurat są właśnie sèvreskimi imitacjami, naśladownictwami Wedgwooda. Robiono takie także w miśni na początku XIX wieku, popularne były w wytwórniach turyńskich. Porcelana do wystroju wnętrza już późno XVIII-wiecznego, też kwiatki porcelanowe jako uzupełnienie koncepcji lichtarzy, aplik na świece, kwiatowych aplik na świece. Bardzo modny ten model był przez dziesięciolecie, w latach 80. w Europie. Porcelanowe obudowy zegarów pojawiły się bardzo wcześnie, już w latach 40. Zawsze z bardzo określoną koncepcją artystyczną, projektowane przez znanych ówczesnych artystów, bardzo często oprawiane w brąz złocony dla podkreślenia rangi, unikatowości, jakości wyrobu. Ten zegar z alegorią czasu, uciekający czas,
pochodzi z Miśni, jest dość uszkodzony i ma ślady montażu brązowego, który niestety się nie zachował. I wreszcie taki pieprzyk na koniec, który ja bardzo lubię, to jest galanteria porcelanowa produkowana w dużych ilościach przez całe XVIII stulecie, którą dość po macoszemu traktowano, a jest to przepiękna, bardzo starannie dekorowana porcelana. Dwie laski do parasolek, guziki, wieczko tabakiery, lupa okrągła porcelanowa z trzonek do pilniczka i małe etui okrągłe, taka tulejka u góry, na przybory do szycia, łyżeczki do konfitur. Taki zestaw, ale tych przedmiotów było jeszcze dużo więcej. Do galanterii należały flakony porcelanowe, nocniki, naczynia nocne, burdalu, czyli takie podłużne naczynia, tak zwane klasyczne nachtopfy, czyli garnuszki z uchem. Należały wszelkie naczynia nawonności, te naczynia na pieprzyki, o których mówiłam, rączki do szczotek, do włosów, ramy luster, pudernice, puszki na biżuterię, etc., etc. W XVIII-wiecznych archiwalnych materiałach w Staatsarchiv w Wiedniu wynotowałam tego około 90 sztuk asortymentu i trzonki porcelanowe wykonywane w niewielu manufakturach albo zachowane przykłady z niewielu manufaktur europejskich. Te są miśnieńskie, znam wiedeńskie, widziałam berlińskie, XVIII-wiecznych niewiele, w XIX wieku już dość popularne. I na koniec jeszcze jeden wyjątkowy przykład porcelany, która była i podarunkiem, i spełniła także funkcję rozrywkową. To jest komplet do gry w Lombra, wykonany w Miśni à la manière de Wedgwood, podarowany przez króla saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta Mariannie ze Świdzińskich Landskorońskiej, prowadzącej na początku XIX wieku taki otwarty salon w Warszawie. Miniatury w środkowym koszyczku na pulę żetonów to portret darczyńcy, jego żony i jedynej córki. Żetony z nominałami, z kolorami takimi jak na kartach porcelanowe. To jest unikatowy komplet pokazywany już na kilku wystawach, przedmiot westchnień wielu kolegów z innych muzeów, bo tych przedmiotów takich właśnie rozrywkowych, porcelanowych zachowało się niewiele. Są sztony do gry, natomiast komplet w oryginalnej oprawie safianowej z jedwabnymi podkładkami, z zetlałą wprawdzie, ale jeszcze, ale nitką, ale jeszcze funkcjonującymi. To jest naprawdę wielki unikat. W krakowskiej rodzinie Hajdlów był potomków Marianny Landskorońskiej, kupiony do zbioru w okresie międzywojennym. Przyznam, że temat jest tak obszerny, tak interesujący, że ujęcie go i pokazanie wszystkich zagadnień bardzo trudne. A za każdym razem mam, kiedy przygotowuję te materiały, mam inne emocje. Coś mi się bardziej podoba, coś odkryłam. Tak jak ten serwis jachtowy, do którego dogrzewałam się, czy ten serwis ze zwierzętami dla księcia angielskiego Northumberland. To są takie też moje odkrycia, którymi chciałam się z Państwem podzielić. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.